naprawiliśmy ThinkPada. Cześć, witajcie z tej strony, z Maslow. Tydzień temu nagrałem filmik, w którym to powiedziałem, że mój ThinkPad T420 umarł. I powiem wam, zasypała mnie cała masa komentarzy i bardzo chciałbym wam podziękować za to zaangażowanie. I dlatego też właśnie nazwa tego filmu brzmi: naprawiliśmy ThinkPada T420, bo nie byłem wtedy sam. Myślę, że wiele osób jest ciekawa, co tak naprawdę było przyczyną tej usterki. I tutaj, myślę, pomogły mi dwie osoby najbardziej. Pierwszą z tych osób był Albert. Jeżeli bywacie na moich live streamach, to myślę, że Alberta bardzo dobrze kojarzycie. Albert udzielił mi takiej sugestii na Discordzie, żebym spróbował wziąć te kości, które mam, i spróbował odpalić na nich innego laptopa. I ku mojemu zdziwieniu, po wsadzeniu tych kości do ThinkPada X230 okazało się, że obydwie kości są jak najbardziej sprawne. Więc już wtedy zacząłem się nieco obawiać, że kurczę, może faktycznie coś z tą płytą główną jest nie teges. Przedmuchać te sloty i zobaczymy, może ja to tak zrobię tak. No nie wiem, podmuchałem, jak możecie też dmuchać ze mną tak. Może to coś pomoże, chociaż nie wiem, ale budzę się. Tylko nie napluj, wiem, będę się starał nie napluć. Dobra. Odliczamy. 5, 4, 3, 2, 1. Gani! Dzięki Mati za donate'a. Kup sobie nowego ThinkPada. No, za złotka to chyba będzie ciężko, wiesz? Ale dzięki za chęci. A, i upomnij się na Discordzie, to dostaniesz VIP-a. A, no to widzisz, Idoski, już ogarniasz, co to jest za czat. No tak. Jopitole! O kurde! Ja pierdziele działa! Ja nawet nie. Z magia internetu. Kurde, nieźle. No i co się okazało? Po napluciu do środka laptopa, laptop odżył. Oczywiście żartuję sobie tutaj, że po napluciu. Prawda jest taka, że po prostu przedmuchałem te sloty od RAMu, no i laptop odżył. Także moi drodzy, jestem wam bardzo wdzięczny za to, że pomogliście mi zdebugować tą przyczynę. Dziękuję wszystkim osobom, które były w ten czas na live streamie i również przyglądały się losom właśnie tego ThinkPada. Dziękuję bardzo wszystkim za to, że po prostu tak gorąco chcieliście mi pomóc, mimo że niektóre wasze rady były troszeczkę zabawne. Niemniej jednak też utwierdziłem się w przekonaniu, że jeżeli chodzi o debugowanie sprzętu, nie jestem aż tak bardzo w lesie, bo wiele z sugestii, które podawaliście, już przeprowadziłem wcześniej. Niemniej jednak te dwie sugestie, które podaliście, no, przydały mi się po prostu najbardziej. Dlatego z tego miejsca jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach i live streamach. Żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Bios.